1 września zbliża się wielkimi krokami. Ministerstwo Edukacji chce, by zaczął się tradycyjnie w murach szkół, a nie w zdalnym systemie nauczania. Jak Leszno będzie przygotowane na nowy rok szkolny w pandemii, ta sprawa intryguje radnych. Oświata jest dużym wyzwaniem dla samorządów, nawet bez pandemii. W Lesznie mamy 15 miejskich przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 8 ponadpodstawowych, a do tego dochodzą zespoły szkół i licea. Tym, jak będzie wyglądała nauka w roku szkolnym 2020-2021, żywo zainteresowanych jest ponad 12 tysięcy uczniów i ich rodziny. Podczas ubiegłotygodniowej sesji wiceprezydent Piotr Jóźwiak zapowiedział spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli miejskich. Radna Aleksandra Petrus-Schmidt wnioskowała o zwołanie w sierpniu Komisji Edukacji z udziałem wszystkich radnych. Rodzice muszą mieć wiedzę i w pełni świadomie posłać dzieci do szkoły, tłumaczyła swój wniosek radna PL18. Taka komisja zostanie zwołana. Z kolei we wrześniu Komisja Edukacji odbędzie wyjazdowe posiedzenie w Zespole Szkół Specjalnych, który boryka się z trudnościami lokalowymi, a niepełnosprawne dzieci nie mają tam dostatecznych warunków do zdobywania wiedzy. To posiedzenie to pokłosie wizyty, jaką z inicjatywy posła Wiesława Szczepańskiego władze miasta odbyły w placówce. Marzeniem nauczycieli i rodziców niepełnosprawnych uczniów jest osobna parterowa szkoła bez barier architektonicznych. Jak poinformował radny Koalicji Obywatelskiej Jarosław Zielonka, rodzice złożyli w tej sprawie list do prezydenta Łukasza Borowiaka.